Dobra, Justyna, w takim razie pytanie pierwsze. Ile medali z seniorskich mistrzostw świata i Europy masz na swoim koncie? Pechowa, a dla mnie szczęśliwa 13. Dobrze, że nie wziąłeś pod uwagę jeszcze z Igrzysk Olimpijskich. Wtedy by było trochę więcej, ale masz rację, tak, oczywiście. 50-41 to jest twoja życiówka stadionowa. Gdzie ją ustanowiłaś? W Berlinie podczas Mistrzostw Europy w 2018 roku. Dodajmy, że oczywiście w finale. Tak jest. Wymień skład sztafety mieszanej 4x400 metrów, która zdobyła złoty medal w Tokio. I tutaj mogę ci zasugerować małą podpowiedź. Pamiętaj o całej drużynie. Całej, okej. Czyli byłam tam ja, Natalia Kaczmarek, Gosia Hołb-Kowalik, Iga Baumgart-Witan, Karol Zalewski, Kajetan Duszyński i Darek Kowaluk. Wszystko super, jak najbardziej. Świeża sprawa w Dokładnie. Miarę. Ostatnie Mistrzostwa Świata w Eugene, tam wywalczyliśmy 4 medale, 1 złoty i 3 srebrne. Proszę, podaj mi ich autorów. Oczywiście Kasia Zdziebło, która ratowała tutaj honor, oraz miotacze Paweł Fajdek i Wojtek Nowicki. Dokładnie tak. Pytanie trochę historyczne, a nawet bardzo. Który polski lekkoatleta zdobył dla naszego kraju najwięcej medali z Igrzysk Olimpijskich? On albo ona? Była to pani Irena Szewińska. Dokładnie tak. Siedem medali, tak. Dokładnie. Miałaś okazję oczywiście poznać panią tak, Irenę Szewińską. Tak, oczywiście, że tak. Duże wrażenie robiła? Bardzo. Ja tutaj się tutaj taką mogę powiedzieć małą anegdotkę, że co spotkałam panią Irenę Szewińską na lotnisku, to zawsze jakby zablokowała całą taśmę, bo zawsze miała tyle walizek dookoła, że my z Gosią nie mogłyśmy wyjść z podziwu, naprawdę. Wielka dama. Tak jest. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania, ostatniego już o lekkoatletykę. Ile wynosi stadionowy rekord Polski kobiet, oczywiście w biegu na 400 metrów? 49,28. Jego autorką jest? Oczywiście pani Irena. Wspomniana już. Dobrze, pytania ogólne. Zaczynamy zabawę. Zaczynamy zabawę, dokładnie. Wychodzimy poza strefę komfortu, można powiedzieć. Zdecydowanie. Które wielkoszlemowe turnieje w swojej karierze wygrała Iga Świątek? Australia Open. Już mogę ci powiedzieć, że błąd, źle, niestety, chyba, no, tak. No właśnie. French Open i US Open. Dobrze, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Nie wiem, czy dobrze się czujesz w tym temacie, czy... No. Wymień drużyny, które zagrały w finale ostatnich Mistrzostw Świata w piłce nożnej. A tak, raz wiem, Argentyna i Francja. Kibicowałeś? Oglądałam, tak. Tam było chyba remis, a później karne zdecydowały. Dokładnie, tak, o wygraniu tak. Argentyny. Za kim byłaś? Ja tutaj tak... Za dobrym meczem. Dokładnie. Za widowiskiem dobrym. Do tej pory 5 Polaków było zawodowymi mistrzami świata w boksie. Wymień przynajmniej jednego z nich. Tomasz Adamek. Tak, dokładnie. Nawet był w dwóch kategoriach. Pytanie zamknięte. Czy Adam Małysz był mistrzem olimpijskim? Nie, był wicemistrzem i chyba dwukrotnie albo trzykrotnie i brązowym medalistą. Dokładnie tak. Jesteś lepsza od Adama Małysza. No to zobaczymy, jak się znasz na sportach motorowych. Kto jest aktualnym mistrzem świata Formuły 1? No tutaj przyznaję się bez bicia, nie mam pojęcia, nie wiem. Max Verstappen. Ile bramek strzelił Lewy w lidze dla Barcelony? 23 bramki. Bardzo dobrze. Miałem ci jakiś nawet margines błędu dać, ale no. Super. Nie jest najgorzej, no. No i dobra, mamy to.